Siemano. No jeszcze karteczki, bo mówię, trochę jest, też nie chciałbym się zakręcić. Dzisiaj chciałbym Wam troszeczkę poopowiadać z racji tego, że tak jak już mówiłem, w kwietniu jedziemy z tymi naszymi programami Dobry, Zły, Brzydki 1, 2, 3, 1 i 2, 2 i 3. W kwietniu robimy pierwsze warsztaty takie CQB. To będzie wstęp ogólnie do warsztatów CQB, no bo sami dobrze wiecie, że to jest temat rzeka i nie da się tego zamknąć na jednym treningu. Ogólnie ten trening cywilnego CQB będzie składał się z kilku bloków, na który idę, no, tak jeszcze zakładam, że on będzie się składał z około czterech bloków. I co będziemy robić? To cały czas Wam mówiłem, że CQB nie da się nauczyć na jednym treningu 4-godzinnym, dlatego będziemy jedną jakąś opcję, no, przejdziecie ze mną ten trening cywilnego CQB krok po kroku, od tych najprostszych ćwiczeń do najbardziej skomplikowanych. Oczywiście wszystko będziemy robić na broni palnej, będziemy wspomagać się w zależności, jak to będzie wszystko wychodziło, bronią treningową, ale to mówię, zaczniemy od tego 15.04. Pierwszym takim treningiem pilotażowym i będziemy powoli z treningu na trening dodawać jakieś elementy. Czyli w dużym skrócie zaczynamy od pustego pomieszczenia, wejścia z lewej strony, z prawej strony, później dokładamy drzwi się otwierają w jedną stronę, w drugą stronę, później robimy korytarz, drzwi na przestrzał, krosy i inne rzeczy związane z naszym bezpieczeństwem podczas właśnie cywilnego działania CQB. Ja postaram się jeszcze szczegółowo coś powiedzieć, co będziemy robić na tym 15.04, bo jestem w trakcie ustalania szczegółów tego wstępnego etapu. Także tak to wygląda. No dzisiaj chciałbym Wam poopowiadać trochę właśnie o tym cywilnym działaniu, cywilne działanie podczas CQB, podczas działania w pomieszczeniach, a wojskowe działanie, no, czym to się różni, jakie są różnice między jednym a drugim. No, podstawową różnicą między tym wojskowym a cywilnym działaniem jest środowisko, w jakim się to działanie odbywa. No, żołnierz zazwyczaj działa na wojnie, tak? No wiadomo, jeśli chodzi o funkcjonariuszy pewnych, oni mogą też działać i działają u nas w kraju, no tylko oni troszeczkę mają inne zasady niż żołnierze na wojnie. Ale też nie zapominajcie, że ten żołnierz, mimo to, że żołnierze przede wszystkim działają w grupie, że ten żołnierz potrafi też działać w pojedynkę, bo dlaczego? No dlatego, że podstawą wyszkolenia każdego żołnierza jest umiejętność jego działania właśnie w pojedynkę. Dopiero później żołnierz uczy się zgrywać w sekcji, w grupie, w plutonie, w kompanii czy coś tam wyżej. Także to nie jest tak, że żołnierz nie może Was nauczyć działania w środowisku cywilnym i działania w pojedynkę, bo ja też jako żołnierz, później jako były żołnierz działałem i w środowisku wojskowym, i w środowisku cywilnym, także i jedno i drugie jest mi znane. No czy tak, działają w grupie żołnierze. No i przede wszystkim ci żołnierze mają też inny sprzęt dodatkowy, który właśnie jest im pomocny podczas wykonywania ich zadań, do których są skierowani. No i też bardzo ważne jest to, że żołnierze czy ludzie ze służb
u nas tutaj w kraju, którzy wykonują jakieś zadania, oni wcześniej o tych zadaniach wiedzą, mogą się przygotować do tych zadań, mogą sobie przygotować pod konkretne zadanie konkretny sprzęt, bo też pamiętajcie, z doświadczenia wynika to, że jak sobie wszystko podoczepiamy do tego karabinu naszego, to uwierzcie mi, no taka sytuacja była, to za dużo człowiek nie może przejść, bo wszystko w tym momencie zaczyna ciążyć człowiekowi i trzeba było się zatrzymać i trzeba było poodpinać wszystko, co było niepotrzebne, zostawiło się to, co było niezbędne, czyli co? Czyli celownik w tym przypadku akurat celownik holograficzny, celownik laserowy i na tym się skończyło. Resztę trzeba było po prostu schować, wypiąć i schować do plecaka. Dlatego żołnierze mają o tyle lepiej, że mogą się wiedzą, gdzie idą, wiedzą, co ich czeka i mogą się do tego przygotować. My jako cywile, czy wiemy, co nas spotka w przeciągu dnia, jak sobie wyjdziemy, nie wiem, do galerii, gdzieś na miasto. Nie ma co zakładać, że od razu wojna wybuchnie, bo ja tego nie zakładam, tak? Ale jak coś by się zadarzyło, to będzie dla nas zawsze jakieś zaskoczenie i nie do końca możemy sobie z tym poradzić. Tak jak powiedziałem, żołnierze bardziej działają w grupach niż pojedynczo. Ale to im daje taką przewagę nad przeciwnikiem, że mogą działać bardziej schematycznie. Bardziej schematycznie, bo jest ich po prostu więcej, tak? Jeśli ktoś coś zrobi, jakiś błąd, to mój kolega, który to zobaczy, może to naprawić, może mi zwrócić uwagę, uważaj, coś się stało, uważaj, wyciąg, uważaj, odciąg, uważaj, coś tam stoi za rogiem, a ja załóżmy tego nie zauważyłem. Także jest dużo więcej plusów w działaniu grupowym niż w takim działaniu pojedynczym, jak no, nam w większości przypadków cywilom przyjdzie działać. Dlatego musimy mieć te oczy, jak to ja mówię, 360 stopni i zwracać uwagę na wszystko. No, to właśnie by było to. No właśnie, to my jako ci cywile, teraz trochę powiem o tych cywilach, no działamy jednak w większości przypadków pojedynczo, ewentualnie w parach, tylko czy chciałbym w parze działać z osobą, która nie ma pojęcia o zrobieniu jakiejś roboty, nie wiem, załóżmy wejściu i sprawdzeniu, nie wiem, mojego domu, w którym coś się dzieje, nie wiem, bo przyjechałem, zobaczyłem sąsiada, mówię, sąsiad, chodź ze mną, pójdziemy sprawdzić, bo kurde, coś się dzieje. Czy bym chciał? No, chyba raczej bym nie chciał w ten sposób podejść do tego zadania, no bo więcej ryzyka niż to warte, wolałbym to sam zrobić. Dlatego w większości przypadków trzeba się nastawić, że zrobimy to sami. Dlatego tutaj sami. Tu nie mamy dodatkowego sprzętu jak żołnierze, czyli jakichś flashbangów, jakichś, nie wiem, nie możemy nie wiadomo jakich środków, nie wiem, gazów używać. Jesteśmy tylko sami jak palec i musimy sobie z tym wszystkim poradzić sami. I tu właśnie widać, że ten błąd, jeden błąd może nas kosztować bardzo dużo. Bardzo ważna jest improwizacja, to o czym mówi improwizacja i tak jak żołnierze opierają się na jakichś schematach działania, bo grupa duża, to co mówiłem wcześniej, to tu właśnie ten schemat działania musi być płynny, musi być elastyczny. Wy musicie jako ta osoba, która wchodzi w strefę jakąś niebezpieczną, zaskoczyć tą drugą stronę, bo ta druga strona będzie czekała na wasze normalne, schematyczne działanie. A wy, jako ten, który idzie w tą strefę i próbuje coś sprawdzić tą strefę, czy komuś pomóc w tej strefie, musicie tak zadziałać, żeby tą drugą stronę zaskoczyć. Co tu jest jeszcze? Czego tu jeszcze taki cywil nie ma? No taki cywil, my jako cywile, wchodząc w tą strefę, nie mamy czego, nie mamy wsparcia żadnego. Jedynym wsparciem naszym
to jest to, tak jak mówiłem wcześniej, mogę przed wejściem zadzwonić na policję i powiedzieć: słuchajcie, wchodzę do domu mojego, bo słyszę, że nie wiem, coś się dzieje, są krzyki i muszę zobaczyć, sprawdzić. I tyle. No i oczywiście powiedzieć, czy mam broń, czy nie powiedzieć, czy mam broń. No, ale o tym to już mówimy na treningach naszych, także serdecznie zapraszam. No właśnie, to jest największy problem dla nas cywilnych strzelców, że no jesteśmy sami, jak coś się zesra, to tylko i wyłącznie my i nie tylko pistolet, ogólnie to wszystko, co tutaj mamy, będzie kierowało nas do sukcesu albo do porażki. Dlatego postanowiliśmy się skoncentrować się w tych działaniach na broni krótkiej, no bo ta broń krótka przede wszystkim będzie używana, jeśli już do takiej sytuacji dojdzie. Broń długa sporadycznie. Zazwyczaj będzie broń krótka. Dobra, słuchajcie, pogadał se zima. Jeszcze raz Was serdecznie zapraszam na pierwsze warsztaty CQB z cywilnego działania. 15.04. Serdecznie Was zapraszam. Aczkolwiek też na inne za warsztaty też Was zapraszam, bo ogólnie każdy z tych warsztatów jest ukierunkowany pod cywilne działanie. No jedynie ten dobry zup brzydki taktyczny, który robimy 5 kwietnia, no to już jest nastawiony stricto na działanie na broni krótkiej, broni długiej. A poza tym koncentrujemy się tylko na tym cywilnym, na nauce cywilnego działania w sytuacji niebezpiecznej. No co, pogadał se jeszcze raz mówię i co, widzimy się na treningu. Trzymajcie się, heja! Thank you.